Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Od dawna myślałam o tym, jak mało wiem tak naprawdę na temat osób, z którymi pracuję, a nie mam kontaktu. A wiem, że to jest Twoja specjalność. Poprosiłabym Cię, żebyś powiedział 3 słowa o sobie. Dlaczego powiem, skąd my się znamy. My się znamy dzięki metodzie PNF tak naprawdę, nie? Znamy się ze Stowarzyszenia IPNF Polska. Razem gdzieś, takie mam poczucie, że razem gdzieś ciągniemy tą metodę, żeby wychodzić do szerokiej grupy ludzi, żeby pokazywać, jak fajnie można ją wykorzystać. Ale to, co mnie dzisiaj sprowadza do Ciebie, to są pacjenci w śpiączce. I aż się boję użyć tego słowa. Okej. Dlaczego śpiączka? Dlaczego z Tobą? Kim jesteś? Dziękuję za tą rozmowę, bo ta rozmowa jest ważna. Nie ukrywam, że jak dzwoniliśmy do siebie kilka miesięcy temu i szykowaliśmy się do tego, to tak naprawdę miałem burzę w głowie, ogromną burzę w głowie, bo mimo to, że zajmuję się pacjentami w śpiączce od kilkunastu lat, to też mam wątpliwości czasami, jak postępować. To prawda, spotkaliśmy się na metodzie PNF i to jest bardzo fajna metoda. Oczywiście ci, którzy skończyli koncepcję PNF, mogą również używać wzorców PNF i zasad PNF. One są bardzo, bardzo ważne. Trzeba tylko je trochę zmodyfikować, aby podpasować je pod możliwości chorego. Nie będę mówił o ograniczeniach. Tak. Większość osób, jeśli chodzi o pacjentów w śpiączce, śpiączka wezmę w cudzysłów, dobrze? Tak, zaraz odwrócimy do tego. Tak. Zaraz odwrócimy to i powiem dlaczego. Ma jakieś przekonanie o sposobie terapeutycznym i oczywiście to przekonanie dawno temu było słuszne. Jeśli chodzi o pacjentów w śpiączce, może tak zacznę, no to tak naprawdę ci pacjenci, o których mówimy w śpiączce, to są ci pacjenci, te osoby, które przebywają jeszcze na oddziałach intensywnej opieki medycznej, bo pamiętajmy, że śpiączka przechodzi później w stan. Co to jest ta śpiączka? Ja bym chyba od tego zaczęła, wiesz, bo tak się mówi, śpiączka, mam pacjenta w śpiączce, wiesz co, on już śpi rok. No to co to jest ta śpiączka? To co, on zasnął i śpi? Co to jest śpiączka? Jakby samą opinię, no, może definicję, trudno, ja nie lubię definiować. Tak bardzo lubimy zdefiniować coś. Mamy wtedy wrażenie, że jeśli coś zdefiniujemy, to przejmujemy kontrolę nad tym, co definiujemy, a to tak nie jest. Ale są opinie na temat śpiączki, czy opinie na temat świadomości. Śpiączka sama w sobie jest efektem uszkodzenia mózgu, albo stanu ekspansywnego, albo stanu takiego nagłego. Typu udar mózgu ciężki, uraz czaszkowo-mózgowy, to są te uszkodzenia ogniskowe, czy też guzy mózgu. Natomiast no, są też takie stany, w których u pacjenta dochodzi do niedotlenienia mózgu. Czy tak mówimy o charakterze rozlanym, czy możemy je podzielić na charakter ogniskowy, to są te... Czy miejscowe, takie miejscowe. Któreś miejsce mózgu zostało uszkodzone, już abstrahując od tego, na co je... Przyczyna, oczywiście. Tak? Czy tam był wylew, czy tam, nie wiem, niedokrwienie, czy to był guz, tak? Dokładnie. Coś się tak stało w miejscu. Ogólnie rzecz biorąc. Druga grupa chorych, druga grupa naszych podopiecznych, to są ci, te osoby, których mózgi zostały uszkodzone w sposób rozlany. Czy na przykład zatrzymanie akcji krążenia, zespół poranimacyjny, gdzie pacjent jest reanimowany, dochodzi do niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego i cały mózg i cały jest mózg niedotleniony i on jest cały uszkodzony, wszędzie równo, można powiedzieć. No, tak, oczywiście. Ogólnie można tak powiedzieć, że tak jest. Bardzo często charakterystyczną rzeczą jest obrzęk. I ten obrzęk również może być stanem takim rozlanym. Są też uszkodzenia aksonalne. To są te uszkodzenia trudne do diagnostyki, szczególnie w zakresie tomografii komputerowej. Raczej trzeba użyć tutaj rezonansu magnetycznego, żeby zobaczyć, ale tym już się zajmują koledzy lekarze, diagności. Powiedzmy, co to znaczy, bo część osób ogląda nas, którzy nie studiowali anatomii. Akson to jest to długie w komórce nerwowej, to jest ten ogon komórki nerwowej i uszkodzenie aksonalne to jest jakieś zniszczenie, bo niekoniecznie to musi być zerwanie, ale to może być jakieś zniszczenie. Krótko mówiąc, efekt shakera. Tak. Bardzo często ktoś jedzie samochodem, motocyklem, ma kask na głowie, tak, ale nagle po prostu kask uderza głową w ziemię, mimo to, że ma kask, mózg
leci tam i z powrotem dochodzi do naderwania tych aksonów. Tak, tak, i tego nie widać, tak? No bo to widać, jest na poziomie komórkowym. Ale mózg wpada w obrzęk. Tak? Tak. I bardzo często jak dzwonią do mnie rodziny, czy też proszą o konsultację, to, to pytam się, czy jest jeszcze w trakcie obrzęku. Tak, jest na oddziale intensywnym, jest w obrzęku mózgu. Oczywiście tu też jest bardzo duża praca tak naprawdę lekarzy na początku, żeby to wszystko opanować. I później my jako fizjoterapeuci próbujemy stymulować chorego. Ale zapytałaś mnie o tą śpiączkę. Tak. Powiedzieliśmy sobie, że nie śpi. Nie śpi. No właśnie o to chodzi, że nie śpi. Ale można by było powiedzieć tak, że po pierwsze, może być to stan nagły, może być to stan ekspansywny, może to być choroba postępująca, na przykład jak guzy mózgu. Może być to też próba powieszenia i utopienia. No, powieszenie jest taką najgorszą rzeczą, jeśli chodzi o uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Każdy lekarz to powie, że to jest napływ, odpływ z mózgu jest zamknięty i ten mózg naprawdę bardzo szybko zostaje zniszczony, krótko mówiąc. I tak naprawdę nie wiemy na początku, jak daleko się to potoczy. Bo ten obrzęk postępuje, tak? Czyli inaczej jest w dobie numer jeden, a inaczej jest w dobie numer trzy. Lekarze to wiedzą, że i robią pacjentowi badanie zazwyczaj codziennie, żeby zobaczyć, w jakim kierunku to idzie. Czasami oczywiście proszą też, jest wskazanie takie, aby zrobić otwarcie czaszki, odbarczyć po prostu ten obrzęk. No, bo czaszka jest, jak wiemy, zamkniętą puszką. Jeśli mózg się tam nie mieści, to zaczyna się obrzęknięty wpychać. Idzie w dół, uszkadzając po drodze całą resztę. Tak? Jak dojdzie do pnia mózgu, gdzie w pniu mózgu mamy ośrodki oddechowe, no to pacjent wtedy nie jest w stanie zejść z respiratora. I to jest właśnie ta sytuacja trudna. Inną rzeczą są zupełnie zespoły zamknięcia, tak zwane LIS, locked-in syndrome, gdzie pacjenci bardzo często są pomyleni. I zaraz opowiemy sobie o tej skali Glebka. Mieliśmy małą przerwę, ale nie szkodzi. Bardzo dobrze, że ta przerwa wyszła, ponieważ ja bym chciała, żeby to padło z Twoich ust konkretnie, co to znaczy, że pacjent jest w śpiączce i czy wszystkie śpiączki wrzucamy do jednego worka, że to jest ciągle jeden i ten sam pacjent, czy co to jest ta śpiączka konkretnie? No. Definicja. Zdefiniujmy to, a później tak. O tej definicji podyskutujemy. Tak. To jest stan głębokiej, zaburzenia głębokiego świadomości lub też stan, w którym z pacjentem nie można się skontaktować. I tak ogólnikowo. Nie można się skontaktować. Z wieloma nie mogę się skontaktować. A są zdrowi, chodzą po ulicy. Oczywiście, że tak. Czasami mówię, że łatwiej mi jest skontaktować się z 10 osobami śpiące niż z kimś, z kim potrzebuję naprawdę się skontaktować. Tak, to prawda. I tu zaczyna się właśnie ten kłopot. Jeśli to jest stan zaburzenia świadomości, to trzeba zróżnicować teraz. I to, o czym rozmawiałem z kolegami, zresztą jednym z kolegów, serdecznie pozdrawiam, Jarka Kostyłę, który kiedyś i do dzisiaj jest lekarzem medycyny ratunkowej i zresztą zastępcą konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej w województwie opolskim. Genialny lekarz. Właśnie taką dyskusję prowadziliśmy i zapytałem go. No, skalę Glasgow, tak? Super. No bo do tego i dochodzimy do sedna. Dochodzimy do sedna, tak? Tak? Że tu właśnie zaczyna się problem, że większość ludzi bada takiego pacjenta skalą Glasgow. I ona bardzo często jest opisywana jako ta, która powinna być stosowana w zaburzeniach świadomości. Tak. Ale musimy teraz odróżnić świadomość od przytomności. Tak, trzy słowa, dosłownie trzy słowa dla osób, które nie mają pojęcia, czym jest skala Glasgow. Dziękuję. Dosłownie trzy słowa. Skala Glasgow jest to skala, która powstała na potrzeby medycyny ratunkowej. Przekazuję to od kolegów lekarzy, którzy są lekarzami medycyny ratunkowej, aby jak znajdziecie pacjenta nieprzytomnego, żeby sprawdzić, czy on jest przytomny, czy on reaguje na bodźce. Jak bardzo jest nieprzytomny. W sensie reaguje albo nie reaguje, bo to jest dosyć prosta skala. No albo odpowiada, albo nie odpowiada, jakiego tam w cudzysłowie szturka. Ona składa się z trzech części, każdy z Państwa może sobie sprawdzić, ale generalnie polega na tym, że zadajemy człowiekowi ból, szczypiąc go i patrząc, czy on reaguje, czy on nie reaguje. Więc skala dzieli się na dwie części. I jedna część jest na podstawie zadawania pytań, druga część natomiast na podstawie zadawania bólu. Ale to, że ktoś nie odpowie, a może jest głuchy na przykład. Mm-hmm, tak, weźmy sobie, że znajdujemy albo
chcemy iść zbadać pacjenta, który jest w śpiączce, ale przedtem jeszcze byłby uchłonięty, tak? I pół skali właściwie już jest trudno, tak? I teraz jest druga grupa pacjentów. Nie można oceniać świadomości człowieka, bo świadomość jest bardzo szerokim pojęciem. Tak, właśnie odróżnijmy to, że świadomość to jest jedno, a przytomność to jest drugie, więc mogę być świadoma, a nie przytomna, na przykład we śnie. Tak, jak mam marzenia senne, no to gdzieś tam ta moja świadomość szaleje, produkuje jakieś obrazy, ale ja absolutnie nie jestem przytomna wtedy, bo nie ma ze mną kontaktu. Bo nie ma z tobą kontaktu. Tak. Okej, okay. Ale twoja świadomość... Ale świadomość pracuje jak najbardziej, bo jestem zdrową, normalną osobą, tylko w tym momencie kwalifikuje się w brak przytomności, bo śpię. Można by było tak powiedzieć, nie? Jak najbardziej. I tu zaczyna się kłopot, jak ocenić takiego chorego. I bardzo często zdarza się też tak, czy może nie często, ale spotykam też pacjentów właśnie z zespołem zamknięcia. I tu jest kłopot, dlatego że jeśli mają uszkodzenia tylnych, dolnych struktur środkowego układu nerwowego, a tam między innymi w lakoniczny sposób, tak Państwu wytłumaczę, łączy się wszystko, co płynie z ciała do mózgu i w drugą stronę, to spotkałem kiedyś kilkunastu takich pacjentów, i to było widać nawet po przeglądaniu tomografii komputerowej, że pozostałe struktury odpowiedzialne za ruch, za myślenie abstrakcyjne, za węch, za słuch były prawidłowe. Pacjent miał uszkodzenie mostu na przykład, mózgu, czyli tych struktur tylnych. Charakterystyczną cechą jest to, że zazwyczaj jest wiotki i czterokończynowy. To możecie Państwo obejrzeć sobie film Skafander i Motor. Dokładnie, to jest ten pacjent. I wtedy jak ktoś do niego podejdzie i będzie chciał poszczypać go, no niestety nie ruszy się, nie odpowie też na pytania. Bo nie ma, ma unerwienie, tak jakby ma kontrolę nad oczami, ale nad ustami już nie ma kontroli. Tak, to jest cecha charakterystyczna, tak. Jeśli Państwo zobaczycie takiego człowieka, bo tak naprawdę słuchajcie, jak się wejdzie i popatrzy mu w oczy, to widać, że on jest świadomy. Tak, wiecie, pacjent, ten, który ma zaburzenia świadomości, zaburzenia percepcji, ma dość szerokie źrenice i patrzą 7 metrów w dal zazwyczaj, ale ten pacjent skupia wzrok i to widać. Widać. Po prostu. Śledzi, wodzi, jest przytomny. Zwodzeniem nie, bo jeśli jest problem pnia, to bardzo często pnia mózgu, tak, to jest problem, dlatego że pień mózgu odpowiedzialny jest za ruchy gałek ocznych przy ruchach głowy. Jednym z badań, niestety, jest tak zwany odruch oczu lalki, gdzie podchodzi się do pacjenta i stymuluje się obrót głowy i patrzy się, czy wzrok fiksuje się w jakimś miejscu. Jeśli oczy podążają razem za głową, jest to na ten moment dość duży problem tego chorego, ale myślmy o nim bardzo pozytywnie, że wyjdzie z tego stanu, a naprawdę widuję pacjentów czasami po latach, jak konsultuję ich, i nauczyłem się nie mówić, że to nie będziemy, tak jak powiedział profesor Annunciato, nie bawmy się w Bogów, dobrze? Jestem od tego, żeby rodziny wspierać, tak samo i personel, i wydobyć coś z prawie niczego. Tym się właściwie zajmuję. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie takiego pacjenta, który, no niestety, ale w tej skali Glasgow, nie odpowie na pytania, nie reaguje na bodźce, jest wiotki, czterokończynowy, jest zależny od respiratora, no to ktoś może uznać, okej, okay, on jest nie, w śpiące. No, on jest z premedytacją, tak. To użyłam tego śpiączka, słowa. Tak. Zaraz wrócimy do tego. Śpiączka tak naprawdę może być farmakologiczna, jeśli nie jest farmakologiczna, trwa do 2 tygodni. Tak, właśnie. A potem pacjent przechodzi w stan. Tak. Czyli, bo to było dla mnie ciekawe, ja o tym nie wiedziałam, wiesz? Czyli trafia pacjent na oddział z jakimś problemem, tak? Tak jak powiedzieliśmy na początku, on miał jakieś uszkodzenie mózgu, które spowodowało, że wpadł w tą skalę Glasgow, no bo jednak ona jest najczęściej używaną skalą, tak. Więc w tym momencie jego diagnoza będzie, że jest w śpiączce, ale ta diagnoza ma rację bytu do 2 tygodni, tak? I co się dzieje po tych 2 tygodniach? No i po tych 2 tygodniach, jeżeli pacjent albo wychodzi z tego stanu, a takich pacjentów miewamy również, że po 2 tygodniach bardzo szybko wracają do siebie, jeśli nie było obrzęku, naprawdę jeśli tam były jakieś małe krwiaki, które ja bardzo lubię, przepraszam, to powiem, ale lubię krwiaki po wypadkach komunikacyjnych, dlatego że jeśli one fajnie się wchłaniają, to bardzo szybko z pacjentem może być kontakt. Ja czasami tych pacjentów w sklepach widuję. Pamiętam dokładnie, co im się wydarzyło. Nie pamiętam imion i nazwisk, ale pamiętam jak... Ty leżałeś tam wtedy, trzecie łóżko od lewej, to właśnie ty. Dzwonią na święta, składają życzenia urodzinowe, kontaktują się.
ze mną. To jest takie fajne, wysyłają pozdrowienia, wysyłają. Ostatnio Patryk z Olesna wysłał z aplikacji, że 3 km po parku przeszedł, a pamiętam jak był przewieziony prosto z oddziału intensywnej opieki medycznej do nas, do ośrodka. I bardzo fajnie z tego wychodzi. Oczywiście to co zauważyłaś, powiedziałaś przez chwilę o śnie. Ludzie nie budzą się od tak. Ludzi, którzy obudzili się od tak, powiem szczerze, widziałem raz w życiu. Jedną Czyli te wszystkie filmy to jest ściema, że on spał 10 lat i nagle otworzył oczy. Nie. Oto ja. Nie, nie jest ściema. Może tak się przytrafić, ale to jest bardzo rzadkie. Kiedy to się przytrafi? Przytrafi się to pacjentom, którzy... I to było trzech moich pacjentów, mieli guza w obrębie pnia mózgu. A tam, jak mówiliśmy, jest twór siatkowaty odpowiedzialny za sen i czuwanie. Tak? Kiedyś jeden z moich nauczycieli przyrównał twór siatkowaty do woźnego. To bardzo mi się ta opowieść podobała. Wyobraźmy sobie, że jest budynek, jest duża firma taka jak ta, w której właśnie ten film kręcimy. Są pokoje, bardzo ważne pokoje, bardzo ważne firmy. Każdy robi coś bardzo ważnego. Ale wyobraźmy sobie teraz, że tworem siatkowatym jest facet, który posiada klucze i wyłącza alarm. On jest być może mało istotny, ale jeśli on nie wyłącza alarmu, nie otworzy tych drzwi, to cała ta firma, mimo to, że w środku jest sprawny sprzęt, działa, dlatego mówię o guzie mózgu. Bo to jest selektywny ucisk na ośrodki, które odpowiedzialne za sen i czuwanie. Cała reszta jest nieuszkodzona. I trójka tych moich pacjentów to były trzy dziewczyny, Paulinka, Marysia i Ewelina. Trzy dziewczyny pamiętam. Ewelinka zmarła, bo miała niestety wznowienie trzecie tego guza i oczywiście komplikacje, które się z tego powodu pojawiły, bo znowu zaczęła tracić siłę, mimo to, że już siedziała po drugim wycięciu tego guza w okolicy pnia, siedziała już na łóżku, miała bardzo fajną rehabilitację, pamiętam wtedy, poprawiała się mocno, nagle zaczęła być taka wiotkawa, zaczęła podsypiać, no i zdiagnozowano u niej zapalenie płuc. Ale zapalenie płuc bardzo często jest efektem tak naprawdę i powikłaniem zaburzeń połykania, a połykanie jest związane też z pniem. W związku z tym, kiedy wprowadzili ją śpiączkę farmakologiczną, nie chciałem tego mówić rodzinie, ale miałem wrażenie, że niestety jest wznowa tego guza i stąd problemy z połykaniem i stąd zapalenie płuc. Czyli mówimy już o efektach, o efekcie wtórnym, a nie efekcie pierwotnym. Marysia jest dziennikarką, Paulinki nie widziałem. Paulinka obudziła się właściwie po roku. Pamiętam, że zadzwonił do mnie jeden z kolegów, anestezjolog, który prowadzi hospicjum domowe dla dzieci i powiedział, że chciałby, żebym pojechał z nim na konsultację aż pod granicę czeską, no bo nikt jeszcze nigdy im się nie obudził, a tu nagle coś takiego. Być może zbieg okoliczności, ale Paulinka obudziła się 2 dni po tym, jak kupiono psa do domu i ten pies biegał po łóżku, lizał ją i tak dalej, i tak dalej. Więc Paulinka miała rehabilitację, bardzo fajną, w związku z tym, że ci pacjenci zazwyczaj nie są spastyczni, to jest takie ciekawe, tylko są wiotcy. Ktoś, pani magister, która tam przychodziła, starsza już pani magister fizjoterapii, codziennie dbała o nią. No i wyobraźcie sobie, że ona była w świetnym stanie zadbana, rehabilitacyjnie. Obudziła się, mówiąc, mamo, chce mi się pić. Mama jak stała, tak padła oczywiście. Paulinka miała taki bardzo ciekawy syndrom, bo pierwszy raz mi się zdarzył taki pacjent i chyba drugi raz już się nie zdarzy, aczkolwiek zjawiska przyrody bywają powtarzalne. Oby nie, obym nie musiał. Chciałbym w ogóle, żeby moja praca była nikomu niepotrzebna, żeby ludzie byli zdrowi, ale cóż. Paulinka miała taki syndrom, że przespała dojrzewanie, więc usnęła jako dziewczynka, obudziła się kobietą. Więc nasza terapia była bardzo specyficzna. Musiałem bardzo pilnować tego, co mówię, jak mówię. Oczywiście popełniłem kilka radykalnych błędów, o których wtedy nie miałem pojęcia. Było to kilkanaście lat temu, gdzie wiesz, chciałem ją stymulować, robiłem PNF, tak? Oczywiście w klatka piersiowa stymulowałem miednicę. Niestety wzbudziło to w niej zupełnie inne skojarzenia. Więc jak tylko mama wyszła na zakupy, to miała dla mnie kilka propozycji.
musiałem to ogarnąć. Tak, ale powiedzmy, ciekawe było to, że... Przepraszam, że ci przerwę, ale to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wybrzmiało to, że zachowania pacjentów, które można odbierać jako dziwne, są elementem ich choroby i tak powinniśmy je interpretować jako terapeuci. Tak, bo nawet wiesz, nie choroby, tylko, stanu, tak, bo to już nie jest choroba. Tak, w tym on wypadku. On już jest w stanie jakimś, prawda? Ja myślę troszkę szerzej pod kątem na przykład pacjentów neurologicznych typu zespołu zaniedbywania, zespołu Pushera, wszelkich zaburzeń poznawczych, które się przytrafiają. I generalnie chciałabym to wrzucić do jednego worka, że to, co widzimy u pacjenta, jakby nie jest naszą winą, nie jest jego winą, jest tak. elementem problemu, który on ma i tak trzeba go traktować i nie obrażać się, nie oburzać się, tylko rozwiązać sytuację, zastanowić się jako terapeuta, co ja mogę zrobić tu i teraz, żeby wciąż być jej w stanie pomagać, tak. ale odpowiedzieć na tą sytuację, która się zdarzyła. Ja nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz, że to jest pierwsza z tych trudności, z którymi się spotykamy, kiedy mamy pacjentów neurologicznych tak naprawdę. Trudność, mówimy teraz właśnie to, co powiedziałaś, a bardzo ładnie to ujęłaś, to jest problem w ogóle percepcji. Tak. To jest problem tego, jak mózg przetwarza, jak umysł, bo mózg to struktura, umysł to już wyższa forma jego egzystencji, istnienia, ale jak umysł przetwarza informację płynącą z otoczenia. Ciekawe jest to, że jeżeli faktycznie pacjent jest w tej śpiątce na początku, to po obudzeniu się ten mózg próbuje nadrobić i tworzy sobie własną rzeczywistość, takiego awatara tego, co się dzieje. Ciekawostką jest to, że wielu pacjentów, którzy robili bardzo dziwne rzeczy, i miałem kiedyś nagranych 86 wywiadów z pacjentami moimi, którzy wybudzili się ze śpiączki. Niestety twardy dysk mi zginął. Zostawiłem go na sali wykładowej. Tak. I już na kongresie PNF, na którym były nagrane wzorce łopatki pod rentgenem robione i u pacjentów z rozróżnikami serca. Ja to pamiętam jak dziś i bardzo żałuję, że tych nagrań nie ma. Udostępnię ci. Cudownie. Tylko dla ciebie, nie ma problemu. Tylko dla mnie? Ja chcę to pokazać nie tylko, światu. No, okay. Nie no, ma problemu, obiecał, oczywiście. Obiecał. Ciekawe jest to, że osoby, które się budzą, miesza im się rzeczywistość z wyobrażeniami, ze wspomnieniami. I teraz wyobraźmy sobie, że może to być bardzo różne. Czy tłumaczyć? Kiedyś rozmawiałem z kolegą, psychologiem klinicznym, z Krzysztofem z Łodzi. Przyjeżdża do Częstochowy i tam wspólnie konsultujemy osoby w stanach wegetatywnych, w stanach ograniczonej świadomości. Dyskutujemy też na te tematy. Bardzo ciekawe jest to, że zadałem mu takie pytanie. No ale jeżeli on ma swoje wyobrażenie, on egzystuje w jakimś świecie i to jest jego świat. Ten świat może być totalnie różny. Może mieć różne barwy, różne kolory. Trochę jak na pewno każdy z Państwa śnił kiedyś. Budzi się i mówi, Boże, jak mogło mi się to przyśnić? Ale w tym śnie, w którym jesteśmy, wszystko jest bardzo realne. Dopóki nam coś nie pasuje, tak? Albo sytuacja bardzo przyjemna, szkoda, że się budzimy. Mm-hmm. Niestety, albo stety, czasami sytuacja nieprzyjemna, gdzie się po prostu zrywamy, gdzie emocje są tak duże, że doprowadzają sygnał do pnia, obudź się, wyjdź z tego, spróbuj z tego wyjść, tak? Z tej sytuacji pewnie teraz masz w głowie masę takich tak, rzeczy, że się... budziłaś się i wow, coś to mogło mi się śnić. Okej. Okay. I to jest twój świat, który jest złożony z tego, co twój mózg przetwarza, tego, co trzyma. To są wspomnienia, to mogą być wspomnienia z dzieciństwa, to mogą być wyobrażenia, może mieszać się film z rzeczywistością. Przedwczoraj zaczęliśmy kurs PNF i wczoraj miałem sen, bo tak dużo emocji miałem w głowie na temat tego kursu, tego, co się wydarzyło, tego co się właśnie dzieje, że Karsten, który bardzo lubi uczyć się języka polskiego i zawsze pyta o polskie słówka, śniło mi się, że byliśmy razem na Florydzie, na piątym piętrze jakiegoś wieżowca patrzyliśmy na góry, bo on pokazywał, że mieszka w górach i on mówił po polsku, rozmawiał ze mną po polsku i to był totalnie gdzieś tak miks po prostu wszystkiego. I teraz na ile tłumaczyć takiemu pacjentowi, że ten świat nie istnieje? Myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym w tym, dlatego że osoba taka dla niej to jest bardzo rzeczywiste i realne. Jeśli my będziemy ciągle mówić, że ten świat nie istnieje, mówię już o tych pacjentach, którzy się budzą i na przykład mylą członków rodzin. Miałem pacjentkę, która nie chciała wyjść spod kołdry, była schowana, zwinięta w kłębek. Jak z nią porozmawiałem, okazało się, że
w pokoju wokół niej u łóżka stoją ludzie. I oni przyszli ją odwiedzić. Ja mówię, no to w czym problem? Chociaż nie było żadnych ludzi w sali. Problem polega na tym, że oni wszyscy od kilku lat nie żyją. Ale ona ich widziała. Ale ja też słyszałam takie historie. Więc wtedy ja zrobiłem po prostu scenkę taką, szanowni państwo, koniec odwiedzin, proszę opuścić tą salę, wyprosiłem tych państwa niewidzialnych, zamknąłem drzwi, pani usiadła wtedy na łóżku. Tak więc, jeśli coś nie jest po coś, to bez sensu. Miałem też pacjentów, którzy będąc na kardiologii, dorwali telemetrię i zaczynali sobie odkręcać kabelki. Znikali z telemetrii, wpadaliśmy z personelem do takiego pacjenta i później, jak już mogłem z nim porozmawiać, okazało się, że on był elektronikiem, krótkofalówkarzem i w tym dziwnym stanie, w którym był, był przekonany, że jeśli coś jest podłączone do czegoś, to przejmuje nad tym kontrolę. A on nie chciał, żeby ktoś go kontrolował, bo chciał być samodzielny. I zniszczył urządzenie telemetryczne. Taka była jego wyobrażenie. Miałem też osoby, które były wgniecione w łóżko, robiły bardzo dziwne miny. Jak później z nimi rozmawiałem, to powiedziały, że miały wrażenie, że ściany im się zjeżdżały dookoła i że pomieszczenie jakby na nich spadało. Jeden pacjent robił taki ruch gałkami ocznymi, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Jak z nim później rozmawiałem, już jak mogłem tą rozmowę przeprowadzić, to powiedział mi, że po suficie leciał film, czyli slajdy się przewijały i on próbował te slajdy po prostu uchwycić. Coś jak, wiecie, taki jak na karuzeli jesteśmy i się zatrzymujemy i świat nam po prostu ucieka. Okay? To on właśnie robił takie ruchy. Czyli jego mózg sobie składał. Nie wiem, być może to była autostymulacja, bo też coś takiego jest, że pacjenci się stymulują. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, gdzie kobiety szczególnie, mężczyźni raczej nie, ale kobiety wychodząc ze śpiączki robią różne dziwne rzeczy, mają jakieś wyobrażenia, jadą samochodami, jadą ulicami, mijają jakieś lampy, opowiadają o tym. Tak jakby były trochę w śnie, trochę w świecie rzeczywistym. Autostymulacja może być różna. To może być zgrzytanie zębami, może być ruszanie językiem. Jeśli pacjent niczym innym nie może robić, to nadrabia wtedy językiem, dlatego że wiemy, że język ma bardzo dużą reprezentację w korze. Zgrzytają zębami, no niestety czasami sobie przygryzają, czy też łamią, to trzeba bardzo uważać, bo jeżeli on się stymuluje, czyli dochodzi do autostymulacji ośrodkowego układu nerwowego, czyli daje sobie bodźce, bo tych bodźców potrzebuje. Nie jesteśmy w stanie żyć bez bodźców. Zaraz opowiem o deprywacji sensorycznej, bo ona jest bardzo ważna. Ważne jest to, żeby tego nie zatrzymywać, bo widziałem taki pomysł, że to załóżmy mu szynę relaksacyjną. No właśnie to było moje pytanie następne, czy mamy to stopować, czy mamy to wspierać, czy mamy to ubierać w funkcję, bo to są trzy podejścia, z którymi się spotkałam przy rzeczach, których nie rozumiemy, czyli na przykład... Odpowiem ci tak. Wszystkie rzeczy. Obserwować. Jeszcze raz, jeśli coś nie jest po coś, to bez sensu. Pacjent robi to z jakiegoś powodu. Być może to jest coś takiego. Tak? Być może potrafię wykonać jakiś ruch. Tak. Okej. Ktoś może zobaczyć w tym spastyczność. Tak? Dotknąłem go, on zrobił się spastyczny. A być może trzeba to rozpoznać inaczej. Tak? W PNF-ie mamy pozytywne rozpoczęcie terapii. Pozytywnym rozpoczęciem terapii będzie rozpoznanie, że on potrafi zrobić ten ruch. On daje ci do zrozumienia, że wie, że tu jesteś. No. Czyli on się z tobą komunikuje. Okay? Nie jest powód taki, żeby zaraz ostrzyknąć mu mięśnie spastyczne i dać mu baklofen i to rozluźnić. Bo to jest jedyna rzecz, która mu została. Więc moim pozytywnym rozpoczęciem terapii być może będzie włożenie ręki w tą rękę i próba dotyku, żeby dać mu cel funkcjonalny. Zapytałaś na początku, czy dać cel funkcjonalny? Mhm. Tak, oczywiście. Po coś. Wzorca, jak wiesz, nie robimy przecież po to, żeby go robić. Tak. Od nikąd do nikąd. Nieważne jest, że pacjent był w punkcie A, czy miał rękę w punkcie A i w punkcie B. Ważne, po co to zrobił i jak do tego doszło. Zapytałaś, czy go wspierać. Tak, można go wspierać do tego, żeby to zrobił. Ale jeśli osiągnie ten cel, to stymuluje się sam w ten sposób. Okay? Oczywiście kiedyś myślano o tym, żeby takie osoby, że pacjenta, żeby wybudzić, trzeba dać mu bardzo dużą ilość bodźców.
Tak, tak, żeby pamiętam tę teorię. Krótko mówiąc, skatować układ nerwowy. Tak. Do piodu, wymasować stopy, wymasować ręce, wysmyrać w buzi, wytrząsać. Potelepać za język, tak, podtrząść tak, za, no, tak, za ręce, ósemki neurologiczne. Tak. Oczywiście są jeszcze zwolennicy tego typu. Włączyć mu muzykę, na język i dać cytrynę wcisnąć, zdjęcia bliskich. Szanowni Państwo, to jest bez sensu. Mhm. Okej. Okay. Układ nerwowy, jak wiemy, funkcjonuje na zasadzie wszystko albo nic. Jeśli coś wykroczy poza możliwości naszej percepcji, ograniczonej tego chorego, tak, to robimy jak małe dziecko. On nic nie zrozumie. Nie chce, żeby bardzo wykroczy. Często cechą charakterystyczną jest to, że rodzice mówią, że za każdy, albo terapeuta, że jak wchodzę, on zamyka oczy. Jeśli ja słyszę taką informację, to wiem, że on robi to po coś. Krótko mówiąc, być może próbował coś zrobić w swojej bardzo ograniczonej percepcji, wykonać jakiś powolny ruch, ale ten ruch został sprowadzony do wyższej formy ćwiczeń biernych w imię rozciągnięcia mięśnia. Ale rozciągnięcie przy długo nie ruszy... Każdy z Państwa siedział kiedyś na krześle z podkurczoną nogą i spróbował sobie wstać szybko. Jak się to skończyło? Część ląduje na twarzy. Ała, 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 ała. Teraz wyobraźmy sobie takiego pacjenta, który leży tak przez 4 godziny. Nagle ktoś przychodzi, odkrywa spod kołderki, próbuje i jedziemy z koksem, okay? Bo chce, żeby nie doszło do przykurczu. Tak. Więc... No ale tak jesteśmy uczeni, Grzegorz, i to też trzeba powiedzieć jasno, że to nie jest do końca wina terapeutów, którzy wychodzą ze studiów i wychodzą z wiedzą, że trzeba robić ćwiczenia bierne 30 razy w każdym kierunku. No. Tak. Dlatego robimy ten materiał, tak, że można inaczej, że jest coś poza ruchomością, poza tą ortopedyczną stroną oddziaływania.